Cień Valora to ostatnia rzecz, którą zobaczysz. Queen, tytułowana jako Skrzydła Demacji, to elitarna zwiadowczyni, mianowana jako rycerz w służbie Demacji. Potrafiąca świetnie tropić wrogów, atakować ich znienacka, czy jest również świetnym terenowym szpiegiem. Należąca do zwiadowców Demacji, często wysyłana jest na różne misje przy granicach królestwa, czy nawet poza nie. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o tym, kim jest Queen, jaka jest jej historia, czy relacje z innymi postaciami. Ten materiał chciałbym zadedykować Akiś. Dziękuję Nikola pięknie za wspieranie kanału. Oby materiał o kobiecie rzucającej ptakiem przypadł tobie, jak i wam wszystkim do gustu. Zacznijmy materiał od pewnej ciekawostki. Jak wiecie, nie tylko w grze pojawiają się błędy, lecz również w lore. Zapewne to tylko literówka, natomiast uważam, że jest to dość ciekawe, ponieważ dość długo jest ten błąd, że czytając skróconą wersję historii bohaterki, możemy dowiedzieć się, że jest sponsorowana przez szlachecki ród Duvel. Taki ród w Demacji nie istnieje. Prawidłowa nazwa to Buvel, który chociażby pod swoje skrzydła wziął Sonę. Mam nadzieję, że po tym materiale błąd zostanie naprawiony. Niemniej, rozpoczynając od jej ogólnej historii, Queen wraz z jej bratem bliźniakiem urodzili się we Wtudolinie, małej górskiej osadzie niedaleko granicy z Freljordem. Mieszkańcy zajmowali się głównie polowaniem i uprawą, a ochronę obywatelom zapewniali zwiadowcy w porę ostrzegający przed potencjalnymi zagrożeniami. Nie wiemy zbyt dużo o rodzicach Queen, nie znamy ich imion, natomiast wiemy, że jej ojciec był kowalem, który i dla swoich dzieci wykuwał zbroje, chociażby takie powiedziałbym w cudzysłowie zabawkowe. Matka z kolei należała do wspominanego oddziału zwiadowców. Nie do końca wiadomo kiedy Wtudolin odwiedził Jarvan III, wraz ze swoją rycerską świtą. Wizyta była dla bliźniąt pewnego rodzaju inspiracją i prezentacją patriotycznych i silnych wartości Demacji. Stąd w głowie Queen pojawił się cel, że chciałaby służyć Demacji jako rycerz, jako zwiadowczyni. Dzięki tym informacjom możemy również oszacować wiek Queen, który powinien wynosić około 30 lat. Może nieco więcej lub nieco mniej, ale nie za dużo. W każdym razie, gdy dzieci nieco podrosły, zbliżyły się bardziej do matki. Ta nauczyła ich zwiadowczego rzemiosła, jak przetrwać w dzikich ostępach, jak tropić czy unikać dzikich bestii i zwierząt. Nauczyła ich również walczyć, choć w nie do końca optymalny sposób, ponieważ Queen w późniejszym czasie dość mocno jednak polegała na pomocy Valora. Queen i Caleb stali się wartościowym duetem dla mieszkańców wioski. Queen świetnie strzelała z łuku i miała wręcz sokoli wzrok, z kolei Caleb potrafił świetnie zwabiać zwierzynę i posługiwać się włócznią. Wśród zwiadowców kariera bliźniąt rozwijała się stosunkowo szybko. Zostali strażnikami w Tudolina, by później zostać zatrudnionymi do obrony grupki szlachty, która przybyła ze stolicy. Na czele eskapady stał Barret Buvel, ten sam, którego znamy z jednej z kart z karcianki Legends of Runeterra. Celem ich wizyty było zapolowanie na bestię określaną jako ciosacz. Ten charakteryzował się ogromną chęcią walki, długimi rogami i był bardzo gruboskórny. Bliźnięta służyły szlachcie jako eskorta i nie ingerowały w polowanie. Przybyłym udało się odnaleźć ciosacza i go zaatakować, lecz potwór nie padł tak szybko jak myśleli i de facto nie padł w ogóle. Zwierzę wykorzystało swoją szansę i ruszyło na niespodziewających się ataku szlachciców. Queen i Caleb stanęli między bestią a polującymi. Włócznia mężczyzny pozbawiła ciosacza oka, a strzały Queen go przegoniły. Niestety ciosacz nie pozostał dłużny i zanim uciekł, ugodził Caleba swoimi pokaźnymi rogami. Była to iście śmiertelna rana, z której Caleb już do zdrowia nie wrócił.
Lord Barrett, prawdopodobnie poruszony wydarzeniami, pomógł bohaterce pogrzebać jej brata niedaleko miejsca ataku. Ta sytuacja niezwykle mocno wstrząsnęła Quinn i na zawsze odcisnęła piętno w jej pamięci. Przez kolejne miesiące Quinn nie mogła przestać myśleć o rodzinnej tragedii. Zaczęła popełniać błędy, coraz gorzej tropiła, przegapiając wręcz oczywiste ślady, czy celność jej strzałów znacząco zmalała. Trwało to kilka miesięcy, po których do Wtudolina przybyła Lestara Bouvel, żona Lorda Barretta. Chciała podziękować Quinn za uratowanie jej męża, również pytając, co może dla niej zrobić w podzięce. Quinn, cały czas skupiona na żałobie, podziękowała i niczego od niej nie chciała. Kilkanaście miesięcy później, dziwnym zrządzeniem losu, bohaterka udała się do miejsca pochówku brata, dokładnie rok po jego śmierci. I co jeszcze ciekawsze, napotkała tą samą bestię, która pozbawiła Caleba życia. Quinn miała okazję na zemstę. Ostrzeliwała ciosacza kolejnymi strzałami, ale te nie robiły na nim większego wrażenia. Gdy bestia była coraz bliżej, zwiadowczyni zdawała sobie sprawę, że za kilka chwil podzieli los swojego brata. Tak się jednak nie stało, gdyż z góry nadleciał sporych rozmiarów ptak. Był to azurytowy orzeł, w Demacji uznawany za dawno wymarły gatunek. Orzeł zaatakował ciosacza, raniąc go, lecz ten nie pozostał mu dłużny i rogiem sponiewierał jedno z jego skrzydeł, a dokładniej złamał je. Quinn ostatnią strzałą przebiła gardziel ciosacza, wreszcie powalając go na ziemię. Kobieta ostrożnie podeszła do orła, gdyż te były owiane legendą bycia nieposkromionymi i niebezpiecznymi. Opatrzyła jego skrzydło i zabrała go z powrotem do domu. Nazwała go Valor i po jakimś czasie zrodziła się między nimi ogromna więź. Bohaterka po czasie zaczęła nawet nazywać go bratem. Natomiast co ważne, Quinn po raz kolejny miała cel w życiu i dzięki Valorowi uporała się z traumą po utracie brata. Chcąc skorzystać z drugiej szansy, ojciec stworzył dla niej specjalną, samopowtarzalną kuszę, potrafiącą strzelać kilkoma bełtami za jednym strzałem, by spełnić swoje marzenie. Nie miała jednak odpowiednich wpływów i nie miała kapitału. Dlatego po rozmowie z rodzicami, zaopatrzona w swoją nową broń, wyruszyła do stolicy Demacji, do Lady Bouvel, która przywitała ją z otwartymi ramionami, bardzo chętnie wstawiając się za dziewczyną z dalekiej wioski. Osobiście poręczyła za nią Tianie Crowngard, czyli ciotce Garena i Lux, która jest wysokim marszałkiem w Demacji. Sam proces przyjęcia Quinn nie trwał długo i po kilku dniach, a dokładniej tygodniu, ta dołączyła do zwiadowców, czyli części armii Demacji patrolującej tereny przygraniczne. Formalnie rzecz biorąc, została również rycerzem, co może też nie było niespotykane wśród zwiadowców, ale nie było aż tak bardzo popularne. Choć to nie jest koniec jej losów, tak historia bohaterki kończy się określeniem, że dzięki niej zwiadowcy z Wtudolina zyskali sławę, bohaterka nie bardzo czuje się w zamkach i na dworach, a woli lasy i gęstwiny, oraz była na wielu misjach w służbie Demacji, chociażby udała się do Freljordu, czy była głęboko w Noxusie. Oczywiście cały czas towarzyszył jej Valor. Choć co do zasady jest to koniec głównej historii Quinn, tak ta pojawia się i ma całkiem dużo losów jeszcze w innych miejscach kanonu League of Legends. Gdy wspomniałem o podróży zwiadowczyni do stolicy Demacji, by skorzystać z pomocy Lady Bouvel, przy rozwoju karcianki Legends of Runeterra otrzymaliśmy pewne rozszerzenie. Otóż Quinn spotkała się z Lady Bouvel podczas pogrzebu jej męża, Lorda Barretta, tego samego, którego spotkała wcześniej, który wraz z poprzednim wysokim marszałkiem stracili życie w walce z Noxianami. Nowomianowanym marszałkiem została właśnie Tiana, a samo spotkanie Quinn z Lady miało miejsce 2 lata po śmierci Caleba. Nie jest to duże rozszerzenie, ale jest. W zasadzie to historia bohaterki rozszerza się w 3 innych i to głównych dla niej miejscach. Pierwszym z nich jest jedno z opowiadań w kanonie stricte opowiadające o zasadach przetrwania bohaterki. Tych poznaliśmy 7. Zawsze zakładaj, że ktoś cię śledzi. Przeżycie nigdy nie ustępuje miejsca godności. Bądź cicho.
Nie pozwól głupim towarzyszom, by sprowadzili cię do swojego poziomu. Gdy nadejdzie czas działania, nie wahaj się. Jeżeli przyjdzie ci walczyć, zabijaj od razu. Znajdź towarzysza, któremu zawsze możesz zaufać. W samym tym fragmencie lore dowiadujemy się, jak dobrze Quinn współpracuje z Valorem. Duet śledził mały oddział Noxian, lekko odurzonych procentami, gdyż nie spodziewali się ataku. Bohaterowie bardzo szybko się z nimi rozprawili i odzyskali torbę pełną wojskowych depesz. Noxianie zapuścili się wyjątkowo daleko wewnątrz granicy Demacji i bardzo szybko zostali pokonani przez Quinn i Valora. Niemniej, poza samymi zasadami działania oraz informacjach o świetnej współpracy kobiety z Orłem, nie dowiadujemy się jednak zbyt wiele. Druga z części Lore Quinn jest związana z Garenem, Sylasem oraz jedną z postaci z karcianki. Wydarzenia mają miejsce dokładnie w 996 roku, czyli zaokrąglając 2 lata w przeszłości świata League of Legends, gdzie Quinn pomagała w północno-demacjańskiej dziczy tropić magów, którzy zainspirowani działaniem Sylasa wystąpili przeciwko Demacji. Niedawno przez te działania kobieta straciła 3 zwiadowców, co bardzo ciążyło jej na sercu. Czy akurat z tego względu, czy nie, jest to rzecz poboczna, natomiast Quinn została czasowo odsunięta od tropienia magów, a miała za zadanie za 3 dni spotkać się z Garenem i jego oddziałem Nieustraszonej Gwardii, by ich eskortować, gdyż ci mieli udać się do Nokmircz, niezależnego państwa na wschód od Demacji. Choć Quinn nie bardzo się to podobało. Rozkazy wyraźnie wskazywały na nią i zostały podbite pieczęcią Tiany Crownguard, a rozkaz to rozkaz. Bohaterka była przekonana, że zdoła dotrzeć na miejsce spotkania przed czasem. Stąd miała czas, by zainteresować się dymem unoszącym się spoza wysokich jodeł. Po jakimś czasie dotarła do dymiącego domostwa. Był to częsty zabieg bandytów na tamtejszych terenach, choć dawno tych tam miało niby nie być. Natomiast ci najpierw wzniecali pożar, by ten wprowadzał nieświadomych w zasadzkę. Stąd Quinn była bardzo ostrożna. Dom był skromny, ale zbudowany z widoczną troską, czy bardziej to, co z niego zostało. Bohaterka pchnęła wciąż dymiące, ciężkie drzwi frontowe i przekroczyła próg. Krzesła i szafki wywrócono do góry bądź roztrzaskano. Szuflady wyrwano, a ich zawartość rozrzucono po izbie. Nie zostawiono nic wartościowego. Na ścianie nad paleniskiem Quinn zauważyła wyblakły zarys tarczy. Gdy uklękła, ujrzała jakąś rzecz wciśniętą między palenisko a poczerniałe deski. Na początku myślała, że to moneta, natomiast przedmiot okazał się srebrną tarczą wielkości dłoni z emblematem Demacji w postaci skrzydlatego miecza. Na rewersie wygrawerowano słowa: Malak Hornbridge, 3. Batalion. Demacja, dziękuję ci za poświęcenie. Była to tak zwana tarcza pamięci, którą wręczano rodzinom poległych na służbie żołnierzy. Quinn osobiście przekazała więcej niż kilka z nich zrozpaczonym małżonkom i rodzicom zmarłych. Schowała medalion do kieszeni, ponieważ czuła, że nie powinna zostawiać go w pogorzelisku i dalej przeszukiwała chatę. Idąc dalej, dotarła do sypialni. W rogu leżało przewrócone, mniejsze dziecięce łóżko, a oczy Quinn zwęziły się, gdy uklękła obok. Na drewnianej podłodze, gdzie wcześniej stała kołyska, napisano coś zwęglonym kawałkiem drewna. Były to barbarzyńskie symbole, raczej niespotykane w Demacji. W odpowiednich miejscach na runach umieszczono kości i małe kamyki, a Quinn uważała, by nie zatrzeć żadnej z linii. Już kiedyś widziała takie runy. Jej rozmyślania przerwał głośny pisk Valora. Trzymając głowę nisko, wróciła do głównej izby i przycisnęła plecy do ściany. Szybko i ostrożnie wyjrzała przez jedno z wypalonych okien. Do chaty zbliżał się zakapturzony mężczyzna w płaszczu, a u jego nóg kroczył smukły, blado-szary ogar. Pies zawarczał nisko, ale mężczyzna uciszył go jednym słowem. Quinn bezszelestnie przeszła w cień za dopalającymi się frontowymi drzwiami. Mężczyzna wszedł do środka, stanął i zapytał: "To ty, szefowo?" Quinn wyszła z uśmiechem, pytając, co ją zdradziło, a mężczyzna odparł, że azurytowe orły są dość rzadkie. Niespodziewany przybysz nazywał się Dalin, strażnik góry zielonego korzenia. Jego możecie kojarzyć również z karcianki Legends of Runeterra. Dwójka zaczęła debatować, co mogło stać się z chatą. Choć w okolicy dawno nie widziano rabusiów, Dalin był w chacie godzinę przed Quinn
i zdążył już porozmawiać z sąsiadami. Wdowa po żołnierzu, która mieszkała w tym domostwie, nazywała się Asta, a jej mąż poległ, gdy Sylas wszczął bunt w demacjańskiej stolicy. Okoliczni mieszkańcy podejrzewali również wdowę o bycie związaną z magią, a bandyci mogli być sympatykami Sylasa, którzy przybyli po jedną ze swoich. Dalin zdecydował się ruszyć za podejrzanymi. Oszacował, że są około pół dnia przed nim, a że podróżują z wdową i jej dzieckiem, bardzo szybko ich dogoni. Quinn, wiedząc, że ma jeszcze zapas czasu przed spotkaniem z Garenem, zdecydowała się na dołączenie do starego druha. Quinn, Valor, Dalin i Rigby, gdyż tak nazywał się Ogar, wyruszyli w drogę i stosunkowo szybko doganiali niby rabusiów, ale ci byli już bardzo blisko granicy Demacji wyznaczonej przez pasmo górskie. Stąd mogli w jamach czy jaskiniach bardzo szybko znaleźć schronienie. Jedyną szansą było wyprzedzenie ich i spowolnienie. Na co Quinn przystała, złapała się Valora, a ten wzbił się wraz z nią w powietrze. Gdy duet dogonił napastników, okazało się, że ci są odziani w grube futra i na pewno z Demacji nie pochodzą. Wdowę łatwo było rozpoznać. Inni byli odziani w futra i skóry, a ona nosiła prostą, choć elegancką, wełnianą spódnicę. Quinn odetchnęła z ulgą, gdy dostrzegła, że jeden ze zbójów niesie na swoich grubych rękach dziecko z kręconymi złotymi włosami. Bohaterka nie chciała ich atakować, wiedząc, że jeżeli obcy nie zboczą ze swojej ścieżki, to za niecały kilometr będą musieli przejść przez wąską przełęcz, przez którą trzeba się lekko wspiąć. Pochylona Quinn biegła ile sił w nogach, równolegle do szlaku najeźdźców, kryjąc się za szczytem wzgórza. Gdy jeden z rabusiów zaczął się wspinać, Quinn bardzo szybko go obezwładniła i odciągnęła z pola widzenia. Po chwili jednak kolejna trójka rozpoczęła wspinaczkę. Quinn jednak wiedziała, że powinno ich być czterech i zastanawiała się, gdzie jest jedna zguba. Natomiast nie miała wyjścia i wyszła im naprzeciw z kuszą wymierzoną w przywódcę grupy. Nakazała wypuścić barbarzyńcom wdowę z córką. Ci jednak nie chcieli tego zrobić i rozpętała się walka. Jeden z wojowników rzucił siekierą, która pokoziołkowała w stronę Quinn. Kobieta okręciła się, by jej uniknąć, co ją rozproszyło. Przywódca grupy tylko na to czekał. Skoczył naprzód, wyszarpując topór zza pleców. Quinn szybko wystrzeliła dwa pociski, ale pierwszy bełt spudłował i tylko niegroźnie otarł się o głowę zbója. Drugi wbił się głęboko w jego bark, ale w żadnym stopniu nie spowolnił szarży mężczyzny. Z rykiem wzniósł broń do zabójczego zamachu. Topór o dwóch ostrzach był bardzo ciężki, a cięcie mogłoby po prostu rozrąbać Quinn na pół. Udało jej się jednak uniknąć ciosu. Wykorzystała to, że była dużo szybsza od najeźdźcy i wbiła mu ostrze w pierś. Cios mierzony prosto w serce byłby zabójczy, gdyby czubek noża nie ugrzązł w ogniwie kolczugi, co zatrzymało sztych. Mężczyzna jednak nadal walczył i ciosem z łokcia odrzucił Quinn i zachwiał nią, a potem porządnie uderzył toporem z nad głowy. Quinn po raz kolejny odskoczyła i przetoczyła się na bok, posyłając kolejny bełt w kierunku przeciwnika. Pocisk głęboko zatopił się w jego ciało, tuż powyżej kolana, a wojownik upadł, tym razem już rycząc z bólu. Błyskawicznie do niego doskoczyła oraz przyłożyła mu nóż do gardła. Na ten widok inni zbóje znieruchomieli i spojrzeli po sobie bezradnie. Jeden z nich wciąż trzymał na rękach dziecko, które teraz głośno płakało. Jednakże wdowa zaczęła krzyczeć, prosząc, by Quinn nie robiła mężczyźnie krzywdy. Okazało się, że był to jej brat. W taki sposób walka zakończyła się, a wszyscy zaczęli ze sobą rozmawiać. Egrid, czyli przywódca, który dostał powyżej kolana, wyciągnął bełt z barku, a Quinn go zwyczajnie przeprosiła. Inni wojownicy siedzieli na pobliskich skałach. Jeden z nich miał poharataną dłoń i spoglądał złowrogo na Valora, który przysiadł na gałęzi powyżej. Inny pocierał ostrożnie ręce, wcześniej spętane przez Quinn. Nieopodal bohaterki stał również Dalin, który dotarł na miejsce. I co się okazało? No okazało się, że wdowa pochodziła z Freljordu, czy bardziej z wioski nieopodal, i była jedną z córek wodza. Co ciekawe, Egrid pochwalił Quinn za sposób walki i szybkość opatrywania ran,
i zaproponował jej małżeństwo, mówiąc, że ich dzieci będą silne i będą wielkimi wojownikami. Queen jednak nawet mu nie odpowiedziała. Niemniej Asta, czyli wdowa, przyznała, że jej babka była wieszczką, czyli magicznie uzdolnioną. Sama Asta takich umiejętności nie wykazywała, ale może to spotkać jej córkę, stąd zdecydowała się na opuszczenie Demacji, która wiadomo jak postępuje z magami. Po rozmowie konkluzja była jedna, że miejscowi szukali dowodów na występowanie u Asty magicznych zdolności. Jeśli tak, to gdy znaleźli runy nakreślone węglem, podpalili dom w nieporadnej próbie pozbycia się niebezpiecznej magii. Queen również wręczyła Aście tarczę pamięci, którą znalazła w jej spalonym domu, a oczy wdowy zeszkliły się łzami. Największy problem jednak pozostawał. Według prawa i zarządzeń króla, w tamtej chwili w Demacji ani Asta, ani jej córka, ani nawet Egrid i towarzysze nie mogli jej opuścić. Takie było prawo. Queen jednak tłumacząc, że walka z nimi nie przyniesie Demacji żadnych korzyści, postanowiła wydać rozkaz, by pozwolić im odejść. Gdy ci odchodzili, bohaterka cały czas z góry obserwowała ich marsz, by dowiedzieć się, jakim cudem dostali się przez całkiem dobrze chronioną granicę Demacji. Gdy ci odeszli, Queen nakazała postawić w okolicy wieżę strażniczą. I w zasadzie po tym, nazwijmy to, sidequestie, bohaterka wyruszyła na spotkanie z Garenem, teraz jednak musiała się pospieszyć i musiała maszerować nawet w nocy. I tutaj dochodzimy do trzeciego największego segmentu historii postaci. Największego w sensie objętościowym. Kolejna przygoda bohaterki została opisana w powieści Garen First Shield, aczkolwiek ta w odróżnieniu od Zrujnowania nie została przetłumaczona na język polski. W tym filmie, kim jest Queen, nie będę przytaczał, co tam się dokładnie wydarzyło, gdyż materiał na ten temat już robiłem, gdy First Shield miało swoją premierę. Dlatego na końcu tego materiału dla największych lorowych świrów czy fanów Queen zostawię odnośnik do kliknięcia, aby przejść do tamtego filmu. Teraz natomiast przejdźmy do relacji Queen z innymi postaciami. Według danych od Riotu są trzy. Z Jarvanem IV, Garenem oraz Soną. Jej współpraca z Garenem jest opisana we wspominanej książce First Shield, gdzie współpracują i walczą ramię w ramię. Jarvana wiadomo, że zna, prawdopodobnie miała też przyjemność go poznać, choć możliwe, że relacja pochodzi ze starego kanonu. Tam w jednej z misji we Freljordzie po prostu młodego księcia spotkała. Jeżeli chodzi o Sonę, ta jest adoptowaną córką Lorda i Lady Buvel. Jak również bohaterka była obecna na wspominanym pogrzebie, gdzie Queen z Lady rozmawiała. No i w zasadzie mamy przypadek, gdzie te relacje są trafne, co jeżeli śledzicie serię Kim Jest, nie zdarza się wyjątkowo często. Natomiast możemy je poszerzyć o dwie postacie z kanonu i karcianki, którymi w League of Legends nie zagramy. Pierwsza dotyczy Tiany Crownguard, która zaakceptowała kandydaturę Queen do zwiadowców, a druga to relacja z Citrią, która również pojawiła się w powieści o tytule z Garenem. Na zakończenie mojej mili, tak jak wspominałem, wydarzenia związane z Queen i Garenem znajdziecie klikając tutaj. A ja wam pięknie dziękuję za poświęcony czas i obejrzenie. Trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć.